poparzony ośmiolatek jest w sali zabiegowej na zmianie opatrunków. Tymczasem do szpitala wraca jego matka, która zapomniała na oddziale torebki. Chłopiec, który jest przewożony na chirurgię, zauważa matkę. Ma do niej ogromny żal, że zostawiła go w szpitalu. I zaraz wracam, obiecuję. Nieprawda! Kłamiesz! Tomuś, proszę cię, wracaj na salę! Usiądź, wracaj na salę! Obiecujesz na oddział. Przyjdę za chwilę, naprawdę. Nie wierzę ci, znowu kłamiesz. Nie chcę cię więcej widzieć. No dobrze. Nigdy. Dobrze, Tomasz, idę za cię. Obiecuję, że nigdy nie pójdę. Zostanę z tobą, ale usiądź. Idź stąd, Tamara. Nie widzisz, że go denerwujesz? Zabieram dzieci do siebie. Od teraz będziesz musiała udowodnić, że potrafisz się nimi zająć. Co ty znowu wymyślasz? Myślisz, że oni się na to zgodzą? Olga, no powiedz jej. Zamieszkamy z babcią. Co tu się odwala? Ty naprawdę chcesz mi zabrać dzieci? Aż nie dorośniesz do bycia matką. Coś mi się nie chce wierzyć, że to w ogóle kiedykolwiek nastąpi. Ty chyba sobie żartujesz. Chodź, bo